Dobra, kurde, lecimy dalej, zobaczmy co się będzie działo. Czy tutaj będzie więcej trójcy do wybicia? Chciałbym, bo chciałbym taką larę zobaczyć, taką całą we krwi trójcy. Chociaż widzę, że oni tutaj, trójca leży wybita, a myszka pode mną robiła moonwalka w miejscu, więc... Boję się, że zaraz spotkam te pieprzone potwory, które mieszkają w tych grobowcach. To są jakieś aztekańskie potwory, które... To są właśnie ci, co bronią. Od śmierci do życia odnowił. Nie wiem, jak ich nazywać. Świątynia ta strzeże srebrnej skrzyni. No, srebrna skrzynia in my ass. Oj, przepraszam, Larko. Nie chciałem. Ja, nabity na pal. Johna, udało mi się wejść do świątyni. My też coś tu chyba mamy. Widać jakieś liczby. Zaraz to wszystko wyczyszczę. Ja mam tu lepsze widoki, Johna, a nie liczby, kurde. Walić liczby. Muszę dopasować te symbole. Droga do żywych. Te liczby na kolumnach wyglądają jak pierwsza połowa dat. Ichczel po lewej, Chakchel po prawej. A skąd ja mam wiedzieć, kim jest Ichczel i Chakchel? Jaki tu jest? Taki, dobra. Ichczel po lewej, Chakchel po prawej. Czyli tak o... 4-1-3. Tylko spokojnie. 4-1-3. A jak mam 3 zrobić? Tam mamy 3. Jest kółko. Ja mam to liczyć? Jak mam to liczyć, to nie ma problemu. Dobra, czyli tak o... 4... Ale co te kreski znaczą? To jest 1? Tu mam aż 3. Ej, tu też mam już 3. Dobra. Czyli tu mam jeszcze zrobić trójeczkę na dole. No i dobra, tu jest okej. Chyba. 3, 1. 3. A skąd kreska? Aha, bo zaraz będzie kolejna, dobra. Dobra. I teraz powinny być 4? Tak. Kolejne drzwi. To musi być nieco bardziej skomplikowane. Nie, nie, nie. Nie jest skomplikowane at all. Tu to. A tam było co? To było na samym dole, a tu była pusta. A czy my mamy pustą? Tu nie ma pustej. Trzy na górze. 2, 3. No tak. Tam na dole, nie wiemy co jest na samym dole. Tu nie wiemy co jest na środku. Ale na czwartym... Aha, bo to jest czwarte. To na czwartym będzie kreska. Źle policzyłem. Dobra. Tylko nie wiem, co będzie na ostatnim właśnie.
Co tam, Johna? Jakieś postępy? Mam tu niekompletną datę i wyobrażenie Chakchel. Ja mam u siebie dwie daty. I Ischel. Wydaje mi się, że datę po lewej już gdzieś widziałam. To zdjęcie z Kozumel. Może to jakaś poszlaka. Kozumel. W majańskim kalendarzu długiej rachuby wszystkie daty składają się z 5. O Boże! Tę liczbę uszkodzono, by wyglądała jak 13, ale w rzeczywistości to 8. To różnica 2000 lat. Znaczy, liczba na lewej kolumnie to 0. Pozycji, więc gwiezdna ścieżka prowadziłaby na zachód, czyli, gdzieś dobra, w Peru. Ostatnia zero. Liczba na lewej kolumnie to 0. Ostatnią cyfrą na lewej kolumnie powinno być 0. Dobra, jak 0. Dobra, Johna. Jaka jest ostatnia cyfra dla Chakchel? Dwie kropki nad poziomą kreską. To chyba 7. Dwie kropki nad poziomą kreską. No i mamy. I chyba możemy wejść. To akurat było easy. Jak tu nam Johna powiedział. Działa. O to chodzi. O to chodzi i nic nas nie rozpobodzi. Mamy kolejną kolumnę. Kolejne umiejętności lecą jak frytki z nieba. No co jest? Proszę mi dawać moją kolumnę. Samobójstwo nie było wśród Majów zabronione. Uważano je nawet za honorowy sposób rezygnacji z życia. W związku z tym, popełniając samobójstwo, to nie mówcie tego miastowym. Można było pominąć krainę zmarłych i przejść od razu do raju. Inne szlachetne rodzaje śmierci obejmowały złożonych w ofierze, poległych w bitwie lub zmarłych w czasie porodu, a także tych, którzy zmarli podczas gry w piłkę. Samobójcy w podróży do raju towarzyszyła ta bogini, Ishtab, zwana też Tą z Liną. Była boginią samobójców, szczególnie wisielców. Przedstawiano ją jako rozkładające się zwłoki wiszące na stryczku. Ale creepy! Nic tu nie ma, tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Tu coś jest. Balam to majańska nazwa jaguara. Majowie wielbili jaguary za ich majestatyczne piękno i niebezpieczną grację. W wioskach stały 4 akantuny. Bożki umieszczane w każdym rogu wioski. W nocy do wioski przychodziło 5 balamów. Duchów jaguarów. Strażników. Jeden balam stawał w każdym rogu obok akantuna. Mnie 4 balamy chciały dorwać i co? Już nie żyją. Przeciwko demonom i złym duchom. Niech się balamy uczą, że ze mną się nie zaczyna. O, proszę, jakie malowidło. Johna? Cześć, Laro. Tu Abi. O, cześć, Abi. Znalazłam malowidło. Zdaje się przedstawiać jakąś podróż. Wchodząc przez pysk jaguara, podążasz za wężem w stronę Srebrnego Oka. Na tej drodze widać jakiegoś pająka widać, i orła, że się zna, który leci w kierunku świątyni. Dobra, większość tych rzeczy nic mi nie mówi, ale pysk jaguara jest tutaj. Czyżby? Ta, rzeźba kota, wielkie zęby. No proszę, wrócił. Lara, nic ci nie jest? Tak, wracam tam. Dobrze. Myślę, że to ci się spodoba. Uczy strażnik dyrektu, by rozszyfrować. Centrum rozawansowany molot mam. To mam. Mogę rozwiązywać. Coś, co jest blisko. Dwaj strażnicy mają kły, dwaj strażnicy mają stopy. Jeden strażnik ma jedno i drugie, by lepiej mnie chronić. Dwaj strażnicy mają kły, dwaj strażnicy mają stopy. Ale chodzi, że tu w tym, czy tam dalej? Nie no, chyba tam dalej, bo tutaj to już nic nie znajdę. Dobra, dwaj strażnicy mają kły, dwaj strażnicy mają stopy. Zaraz poszukamy. O, kolejny ten. Interesujące. Cóż teraz dostanę za umiejętność? No i co?
Orli szpon, kiedy siedzisz na gałęzi, użyj strzału z liną, by zabić i powiesić wroga. Takie lody. Ten szkic przedstawia świątynię wyrastającą w środku miasta. Kiedy przymrużę oczy, wygląda trochę jak wąż. Nadal nie znalazłam tego, co chciałam. O kurwa, powieszony człowiek. No w sumie. Tam? Nie wiem, czy chcę. Ej, ale patrzcie, to jest gdzieś tutaj. To zaraz. Ja nie chcę stąd wychodzić, jak to jest tutaj. Dwaj strażnicy mają kły. Dwaj strażnicy mają stopy. No to mam, no, jakby. Tak. Że ja tutaj nic nie widzę takiego. O! A jednak. Ulala! 6 dobrych skul. No, czyli to zawsze jest w jakimś obszarze, trzeba to sprawdzać. Widzicie, pominąłbym. A to może mi się przydać na coś. Jakieś fajne ulepszonka. Dobra, to skaczemy. YOLO! I pod wodę, baby! Ukrycie pod wodą, o kurwa, piranie. Bombele! Te drapieżniki takie głupie? O kurwa. Odejdź. Antychryście. Ja nie mam tutaj czasu na eksplorację nawet. Tu mam jakąś skrzynkę. Muszę tam popłynąć. Nie w tą stronę. Dobra, wali skrzynkę, boję się. O kurwa. Dziurka! No wypierdalaj mi z tym! Kurwa mać, gdzie ja popłynąłam? To nie tu. Dobra, jebać tą skrzynkę, pierdolę to. To nie jest warte mojego oddechu. No płyń! O!
Jezus. Udusić się można. 250 expa, zajebiście. Dobra, mamy na ten. Jest! Nie rób tak. Przykro mi. Ktoś jeszcze przeżył? Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Co my tu mamy? Autorem tego tekstu jest badacz połowy XX wieku, poszukujący zaginionego miasta. Odkrył niewielką placówkę handlową w pobliżu bazy, prowadzoną przez kobietę o imieniu Kuama. Zapytał ją, czy zna jakieś stare opowieści, które mogą pomóc im znaleźć zaginione miasto. Spisując to, badacz był bliski śmierci i przekonany, że kobieta celowo wskazała ekspedycji złą drogę. Mogło tak być? Może broniła tego miejsca? Może to jakieś było święte miejsce? Kto to tam krzyczał, o kurwa? Baza? Baza, zgłoś się, odbiór! Macie coś? Cicho, muszę się skupić. Powieszę cię! Nadal nie mogę... Jezu Chryste, tutaj są! Kto jest tu? Debil. No, skryptowane, ale fajne. Czego oni się tak boją? No właśnie, krzyczą tutaj są. Ale kto jest tutaj? No czegoś się muszą bać, nie? Cholera, zgubiłem krótkofalówkę przy katastrofie. Dzikus! Co to było? Dzikusy! Gdzie nasze wsparcie? Posiłki są już w drodze. To powiedz im, nie zebrał go. Pośpieszyć. Dzikus go nie zebrał. Do wiadomości doktora Domingueza. Obóz założony przy porzuconej rafinerii obok wioski. Trwa inspekcja terenu. Nawiązano kontakt z wieśniakami. Nie mają informacji o samotnym wilku. Od głównego obozu odłączyła się niewielka grupa. Ukradła zaopatrzenie na 2 tygodnie. Zaleca się usunięcie byłych wykonawców po zakończeniu operacji. Na razie brak śladów obecności Croft. Pojawiły się doniesienia o rozbitym samolocie 10 km od wioski. Może się nam poszczęściło? Uwaga! Jeden z wieśniaków radził postarać się, żeby niejaka Abby Ortiz nie zainteresowała się zbytnio naszymi działaniami. A, Abby, proszę. Nazwisko przesłane do centrali. Wkrótce przybędą jej akta. Już się mają na oku. Rozważane są możliwości i plany awaryjne. Już Abby mają na oku. Nie podchodź! Ostrzegam! Kurwa mać, nie zbliżaj się do mnie! No już, uspokój się. Możesz nam powiedzieć, co się stało? Widziałem tylko... Załatwili nas. Tylko krzyki. Kości. Już koniec. Jesteś bezpieczny. To nie jest nasze miejsce. Wszystko w porządku. Będzie dobrze. Są wszędzie. Ja jestem wszędzie. Musimy po prostu poczekać, aż pojawią się posiłki. Kurwa mać, jak ja mam tu wejść? Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Są nienaturalne. Gdzie oni są? Co strzelasz, kubku? Co tu nie pasuje? Jezu Chryste! Jak znaleźć coś, co nie jest naturalne? O kurwa!
O kurwa! O szku! Jak mnie otoczyli! Ale się tego nie spodziewałem w ogóle. No nie, od nowa tak fajnie mi szło. Nie podchodź! Ostrzegam! Kurwa mać, nie zbliżaj się do mnie! No już, uspokój się. Możesz nam powiedzieć, co się stało? Widziałem tylko... Pazury... Zęby... Załatwili nas. Tylko krzyki... Kości... Już koniec, jesteś bezpieczny. Są wszędzie. Wszystko w porządku, będzie dobrze. Musimy po prostu poczekać, aż pojawią się posiłki. Uwa, ten tu chodzi. Laro, nie czas na latanie. Gdzie on? Zewrzeć wy, nic za nią. Pol widzenia, trafienie. Zada szyję. Wow, wow. To wchodźcie. Żołnierze, zabezpieczcie okolice. Jak się? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Na lewo od ciebie. Oh fuck. To jest to trzecie. Musimy... Dzięki za pomoc. Czym są te stworzenia? No dzikusy, no mówię. Dzikusy, dzikie obrońcy tych. Artefaktów. Tak mi się wydaje. Czyli to było ustawione, żeby mnie znaleźli. Boże, wszędzie działa. No co mnie to obchodzi? Te stworzenia ich zabiły. Ale dlaczego? Johna, Abby. Cześć, Lara. Pieniążki. Coś widziałam. Na ludzi trójcy. Poluje jakieś stworzenie. Że co? Wydawało syczące dźwięki, poruszało się tak szybko. Laro, to brzmi jak legenda o pisztako. Robisz sobie z nas jaja? Pisztako! Nie, wiem co. Dobrze, nie pistacje. Nic ci nie grozi? Właśnie wracam. Raport i wyniki prac ekipy poszukiwawczej. Dział Ameryki Środkowej i Południowej. Do wiadomości doktora Domingueza. Meksyk. Cozumel. Odkryto świątynię Chakchel. Teren zamknięto i oczyszczono. Brazylia. Region Itiximitari. Ślepy zaułek. Teren zamknięto i oczyszczono. Ekipa przeniesiona do Trynczy i Rabakaha. Region Munduruku. Brak wyraźnych efektów poszukiwań. Problemy z władzami. Zalecane zamknięcie terenu. Czekamy na rozkazy. Region Trynczy i Rabakaha. Postępy w kontaktach z miejscowymi plemionami. Prace trwają. Peru. Kugłakiaku. Odkryto świątynię. Badania trwają. No i co wam z tych świątyni, jak nie macie już życia? A ja żyję. I zabieram wam pieniądze. Ale to syczy. Lara, czemuś się zanurkowała bez mojej wiedzy? Dajcie mi obóz, bo ja muszę wydać pieniążki. Wszystko pełne. No właśnie. No muszę wydać, dajcie mi obóz. Ty, ja tu byłem. Aha, to ja tu teraz wróciłem nagle. Co to jest? Kurwa, jak to chodzi szybko. Monolit, ale z oczkiem zablokowanym. Aha, bo nie mogę go odczytać, no tak, bo jestem za słaby. Nie dam rady. O, dziękuję. Więc nie uniosę. W tupie z tym. Nie mam czterech.
Też ulepszenia wszystkie prawie zrobione. No to zróbmy se tu, no. Jak na razie nie mam nic innego. Muszę coś powydawać. Lepszy. Ekwipunek. To poproszę. Ale pióra. Tu wystrzel. Słabe. Naprawdę to jest tak słabe. Oświetla cele wyzwań. Wizjasowy. Tryb przetrwania trwa dłużej. Trujące pułapki. Czekaj likwidacji. No to może być spoko, weźmy sobie. Dobra, Johna, wracam. Nie mam na to miejsca. Naprawdę? Spotkaj się z Johną w ruinach. Już inny jakiś gościu siedzi. Wcześniej tamten miał kapelusz. Johna? Johna? Jesteśmy na dole. Okej. Okay. A po prostu się tam wchodzili. A tego nie obadałem? Od życia do śmierci, od pełni do nowiu, świątynia ta strzeże srebrnej skrzyni. Rozumiem, że ona szła tam, a oni poszli na dół, tak? Chyba tak. No to idziemy na dół. Hej! Byliście na dole? Czekaliśmy na ciebie. Jak myślisz, co znajdziemy? Malowidło przedstawiało serię prób. Oj, oj, oj. O, fuck! Tylko ja idę na próbę? Możliwe, że znam inną drogę. Okej, spróbujmy spotkać się po drugiej stronie. A po co wam inna droga, kurwa? Bierzecie, kurwa, sikierę? To, kurde, przecinacie? Jeb, kurwa, przechodzicie, co za problem? Sikiery nie macie, kurde? Albo maczety? No bez przesady, no. Kolejne malowidło. Aha, to już wcześniej to, co widzieliśmy. La la la, la 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 la. Na. O jest znowu ciasne, kurde, miejsca, nienawidzę. Jeszcze pod wodą, jak mi brakuje tchu! Tam była jakaś ręka, oh fuck! Noveno! Ja też nie oddycham. Kurwa, morena. Fuck your love, morena. Tu sobie pływasz. Pszone moreny. Uciekaj! Mm.
Wyszłam w jakiejś... Przejść próbę pająka. Na to, że byli tu już jacyś ludzie. Johna? Nie ma zasięgu pewnie. Ale próbę pająka przejdę. Coś czuję, że Lara Croft sama będzie czarną wdową niedługo, więc... Znaczy do końca swojego życia. Więc próba pająka to dla niej pikuś. Jeśli mnie słyszysz, wydaje mi się, że nadal dobrze idę. Jestem przy próbie z pająkiem. Będę się wspinać na szczyt. A tu co jest? No nic ciekawego. A tu? Takie labirynty. O proszę. Ja pierdzielę, przecież to są jakieś małe dzieci. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Pełne, jak pełno, to ja mam w gaciach. A nie, to ja mam tu iść. Jednak dobra. To nieważne. Przecież to są kurde jakieś dzieci siedzące na tronie w kółeczko. Czy to stara zabawa słoneczko? Oby nie zaszły w ciążę. Dobra, tam jest zaczep szczekanu. Nawet tego nie zauważyłem. Po prostu tak się skupiłem na eksploracji. Zaczepienie o ścianę. No przecież się zaczepiłem! Ale bullshit! Ale kurde scam! Oskamowali mnie. Już byłem zaczepiony jak 150. Nieładnie tak oszukiwać ludzi, jak byli zaczepieni. Idę sobie tą skróconą drogą. Co ty się tu tak wyginasz? Rzuć czekanę z liną za pomocą E podczas skoku. Dobra, i teraz muszę się rozbujać. Dobra, myślałem, że się rozumiał w sit i nie będę musiał robić siup. A tu trzeba w sit i siupi zrobić. Dobra, zrobione. Robi się zielono. Próba orła teraz. Oh fuck. Niewiarygodne. Niewiarygodne to zaraz Johna, będzie, jak będziemy umieli latać. Jestem przy następnej próbie, z orłem. Ma coś wspólnego z wiatrem. Nadal kieruję się na zachód. Schodzę teraz niżej. Mam tu podziemną rzekę. Zacznie szybko te umiejętności lecą, wam powiem. Gaduję, że gra jest tak samo na tyle godzin, tyle samo co poprzednia gierka. Takie mam przeciucia larowe. Ukryte miasto, mam nadzieję, ale co jeszcze? Tu po dwa, wszystko po dwa. Odpowiedzi. Liczę, że znajdę odpowiedzi. Tu mi brakuje. Odpowiedzi. Dobra, próba wiatru. Robimy to. Nie mam na to miejsca. Jak to będzie wyglądać? O, fuck. A, może dobrze tu spadłem? Tu są jakieś rzeczy, o proszę. Co my tutaj teraz mamy? Kiedy świat wokół nich zaczął się rozpadać, ludzie postanowili się przenieść. Powierzony im artefakt nakłaniał ich do wędrówki na południe, by nie przejęli go ich wrogowie. Dobrze. To teraz można iść na górę. Widzę, że tu jest jakaś konstrukcja, po której będę musiał chodzić, żeby przejść dalej. To easy. Stoi po stuleciach pełnych trzęsień ziemi i burz. Ktoś to dobrze wybudował po prostu, to stoi.
Dobra. Mogłabym się po tym wspiąć, gdyby było pionowo. Pionowo mówisz? To bym musiał muszę zejść niżej. To bym musiał to przestawić. Muszę zejść niżej. Ale że tam? No co? Przecież zeszłam niżej. Lara! Muszę wymyślić, jak uruchomić tę maszynerię. To nie jest zejście niżej? Naprawdę? Muszę się tu złapać? Muszę zejść niżej. No to chcę, ale ty mi nie pozwalasz. No co?! O Boże, dziewicze trafianie wróciło. Dziewicze trafianie wróciło. Tu? Kurwa mać. Chyba nie tu. Po prostu tutaj? Aha, o jest. To nie tego się spodziewałem. Je, moje zejście było szybsze. A nie jakieś skrypty. Tego nie dałoby się zbudować rękami. O czym, kurde, siusiakiem? Czyli trzecią ręką. Ale no, musi coś tu zasilić. Jak to dupa dupa, stara kupa. No skacz do góry, no. I la hop. Jeszcze? Para pa 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 para para pa 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 para para pa 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 hop. Dobra. Muszę rozwinąć sztandary. Rozwiń mi sztandary, bo przyjdzie tu twój stary. To wygląda obiecująco. Są już rozwinięte. No wchodź, drabina! Dobrze, że są trzy. No i mamy drabineczkę. Czy pójdziemy tu w piąteczkę? Czy przejdziemy na wyżyny? Obsasa, obsasa. Udało się. Można wchodzić, o kurwa. To czekamy, to czekamy. Zaraz wróci do stanu tamtego. Szybko, Lara. Dobrze jest, dobrze jest. Jeszcze nie mogę się wspiąć. Teraz kolejny trzeba. Więcej żagli. Więcej żagli, więcej żagli. Czas mnie tutaj zaraz nagli. Co ja teraz mam tu zrobić? Chyba iść w górę i się dobić. Dobra. Lara, co ty robisz z tymi nogami? Masz hemoroidy? No. Dziękuję. Muszę okay. Znaleźć drogę na zewnątrz. Dobra. Muszę iść chyba wyżej. Szybko! Oh.
O, mało brakowało. No. Malutko, malutko i bardzo sztywniutko. Powinno zadziałać. No i kurde, zadziałało. O ty zużyta, nie utrzyma drzwi. A, to ja już wiem, co ja tu mam zrobić. Zużyta dźwignia? Jak zużyte gumy, na dwa razy nie da rady. Ale jak się przytrzyma, tak, będzie trzymać. To będzie się trzymać. To kropelka sklei, sklei, żaden pudzian nie odklei. A teraz połączmy to ze środkową wałą. Dobra. I skaczemy. Ulala! Oh fuck! Oh, muszę znaleźć inną drogę na górę. Inna droga na górę? Naraz. Nie, tu nie. O kurwa! One more time. Już widziałem, ale się zagapiłem. Oj, na razie nie. Kurde, weź tu dojdź. Jak to się tak kręci? Dobrze. Fajne, fajne zagadeczki wspinaczkowe. Jestem już prawie najwyżej na świecie. Jestem orełem. Widziałem orła cień. Jeszcze trochę. No wchodź. Tak jest. A, trochę straciłem. Dobra. Tu się można kręcić. Urakan. Twarzą w twarz w świątyni zbudowanej ku twej czci. Jaki orzeł fajny. Ja bym mógł tam skoczyć, ale wiem, że gra jest tak zepsuta, że wolę skoczyć na to. I opuścić się ładnie. Ostrożnie. No na razie to gówno mi to da. Fuck my cycuszki. Oh. Oh. Jestem. Johna, przeszłam próbę orła. Kra! Zbliżam się do ukrytego miasta. No przeszłam, przeszłam. Ukryte miasto Machu Picchu. Wszystko pełne, więcej nie uniosę. ...53%. Paititi rozwija się pod czujnym okiem Iskaya Yavara i jego rady. Miasto rośnie. Powstają świątynie. Ludzie są spokojni, dostatni i zadowoleni. To tyle. Dobrze. To idziemy dalej. Tutaj na razie spokojnie. Tu dowodzi.
tu co? Kolejne wspinanie. Proszę bardzo. Co to dla mnie? To nic dla mnie. O kurwa. O fuck! Tutaj. Specjalnie tak zrobili, żebym nie widział. No wchodź, wchodź, co? Chyba spokojnie, nie widzę żadnych dzikusów. O fuck. Co to ma znaczyć? Johna, ten widok jest nieziemski. Ukryte miasto musi być niedaleko. Lara, przedostałem się. Wchodzę do jaskini. Ciekawe, Johna? Jak on tam to zrobi. Cholera. Ciekawe, jak on zrobi to. Się zastanawiam. Nadal mam jeden punkt. Fuck my life. Ciekawe, jak on to przejdzie. Więcej nie uniosę. Doliczmy sobie do jeszcze tego. O kurwa, Spider-Man. O! Ja pierdzielę. Jakie to było super. I to za pierwszym razem. Muszę bardziej uważać. A walić uważanie. Nie mogę tu zostać. O la la! Coś się ruszyło. Oh. Ja pierdolę. Jestem zajebisty. Za pierwszym razem mi się nie zabiłem. Nurku, nurku! Nie dotykać mnie, ryby. W porządku. Tylko sprawdzałem, czy coś tam jest na dnie. Strasznie gęsta ta Amazonka, nie? Mam nadzieję, że z renderowaniem ładniej to wygląda. Znaczy, że... No, że po prostu wszystko ładnie widzicie w tym 1440p. Na Full HD to już mogą być pikselki. Ukryte miasto! Lama! No kurde, lama! Poszukam węża ze srebrnym okiem. Ale lama! Lama mi uciekła. Aaaa! Lamo! Uciekła mi do dziurki. No nie. Czy tam jest grobowiec? Tam jest wilk. No nie, tam była lama. A tam widziałem jakąś skórkę. Tu widzę jakieś te. No i tu nie pociągnę. Tam widzę jakąś jaskinię. Jaskinia przeznaczenia for me? Możliwe. Jeszcze coś do wykopania. Nie podobają mi się te oznaczenia tutaj. Nie wiem, czy to jest jaskinia, czy... O kurwa, dingo. O kurwa! Teraz ja zdziczałem. Rzadkie skóry to są czarne.
Jeden mi spierdzielił. Zaraz cię złapię, patafiksie. Chodź tu, kurde. Where the fuck are you? Uciek. Uciek jak tchórz. Kurde, skór mam max. No nie mam na co wydawać. Teraz naprawdę sobie kupię jakieś te... jakieś stroje, bo nie mam na co wydać. Tam nie przejdę. Chciałbym tą lamę dorwać. To może być dobre znalezisko. No tam coś miałem też ze... Lama! Nie! Uciekła do domku! Nie ma dwóch lam czy coś? A to co? Wszystko pełne. Halo! Coś tam krzyczy. Wczoraj musiałem dobić ostatniego muła. Złamał sobie nogę. Cholerna szkoda. Ale chyba jestem na miejscu. Napotkałem opuszczoną wioskę, która po prostu musi być zet. Gdyby tylko ojciec wciąż żył. Odpocznę tu przez noc, a jutro zacznę gruntowne oględziny miejsca. Świat się dowie, że jeden z fosetów odkrył zaginione miasto. Musi być set. Tu coś mamy. To się wydaje mniejsze. To można pociągnąć. Czarny proch. Dlatego nie pociągniemy. Mule! Mam cię! Niedobry mułek. Złapałem cię. Ale ty tylko skórę mi dajesz, czy mi nie dajesz? Myślałem, że ty mi dajesz ten... A jakie mam wejść tam na górę? Cały czas mi pokazuje, że mogę. Ale nie mogę przecież, bo to jest za wysoko. Nie ma gdzie się zaczepić. Nie? Dobra, a poza tym walić te krypty to tylko ubrania. Dobra, bo ktoś tam krzyczał. Tak o. Więc co sprawić? O. Kto tam? Kto tam? Halo? Się złapał w sidła. Mogę ci pomóc. Odejdź! Nie możesz tu być! Ty, po polsku gada! Słuchaj, wiem, że to boli, ale... Małpuczul! Ty, ci jaki ozłoceni! Trójca w takich tych? Co jest, kurwa? O, proszę. Kto to? Ooo! Pomagierzy Majowi. Ja pomogłam. Jesteś? Czego tu szukasz? Jestem archeologiem. Lara Croft. Wrócą tu. Trzeba się schronić. Weź ją. To znaczy weź mnie. Mam nadzieję, że do miasta, a nie... Jesteś mym jedynym synem i spadkobiercą. Nie wolno ci się narażać na niebezpieczeństwo.
Gdybyś tam nie był, nie znalazłaby nas. Dobrze, że jesteś cały. Ale tu ładnie. Jeśli nie jesteś z sekty, skąd się tu wzięłaś? Prowadziła mnie mapa ze świątyni. Spodziewałam się raczej, że odnajdę ruiny, a nie was. Tego też nie. Ta sekta, czemu zaatakowała twojego syna? Poznaję ich godło, znam ich jako trójcę i próbuję ich powstrzymać. Powstrzymać przed czym? Szukają pewnego artefaktu, jakiegoś rodzaju skrzyni, związanej z boginią Księżyca. Po co ci ona? By ukraść? Sprzedać? Nie. Nie pozwolę, by trójca, ta sekta, zdobyła ją pierwsza. Są zbyt niebezpieczni. Czemu? Co ci zrobili? Zabili mi ojca. Mogę ci coś pokazać? Czy wiesz, co to jest? To Paititi. Właśnie tu jesteś. Paititi. Ukryte miasto. Tylko co to za oko? Oko Saurona. Miejsce pełne śmierci i wielu ofiar. I tam chcesz szukać artefaktu? Tak. Nikt jeszcze stamtąd nie wrócił. Chciałabym spróbować. Zaryzykujesz, żeby powstrzymać sektę? Tak. Wprowadź go. Johna! Wszystko gra? Znasz tego mężczyznę? To mój przyjaciel. Abi. Jest cała. Kto jeszcze was szuka? Nikt więcej. Wierzę, że mamy ten sam cel. Zaprowadzimy cię do węża z okiem. Twój przyjaciel zostaje. Jeśli kłamiesz, nie zajdziesz daleko. A on przestanie być naszym gościem. To nie będzie potrzebne. To w porządku. Zostanę. Etli, przynieś jej ubrania. Jakie ubrania? Przypilnuj go. Przecież ładnie wyglądam. Wrócę jak najszybciej. Dobrze. Czy będę miała majową, kurde, kolekcję cieplarnianą? Majowa kolekcja letnia? Cisza. No, żona nie pogada z sobie. To niewiarygodne. No i mamy ukryte miasto. Ale poeksplorujemy sobie już w kolejnym odcinku. Paititi. Kurde, wielkie to. Trochę się boję eksploracji takiej wielkości. Nie mogę się ruszyć. Strój w oficjalnych kolejach rodu osłonięte i tkarzy królowi Unoratu. Wielu rebeliantów przybiera... Ale dobra, to co będzie dalej zobaczymy w kolejnym odcinku. Zostawiajcie łapki w górę, subujcie kanał i do następnego. Pa, pa!